Elo mordy, elo. Z pontoniku was pozdrawiam, Zebro. Dzisiaj spinning na Sumiora. Zobaczymy, co tam dzisiaj wpadnie. Taki mały spontanik, kumka, widzicie. Będzie cho. Króciutkie, fajne. I się sobie siedzę na pontoniku i robię spływ. W górze może jakoś będę miał, czy coś, jakiś, znaczy nie, może nie burza, ale jakiś deszczyk może mnie złapie. I robię taki spływik sobie dzisiaj z pontoniku. Trzymaj ta się, mordy. Trzymaj ta się, Zebro, bo będziemy łowili sumę. Chyba. Tak myślę sobie. Trzymaj ta się. Ja biorę się za łowienie. Nic nie mam na razie. Żadnych brań nie mam. Też żadnego, jakby to powiedzieć, a nie skłamać. Bo też, żeby dobrze nagrać, żadnego na razie jeszcze przylepca na ten ponton i tak dalej, nie? Ale to z czasem sobie dokupię, takie są fajne, przyklejane i zobaczymy, czy coś sobie wymontuję takiego, żeby mieć sobie, nie? Nagrać sobie, jak będę sobie spływał nieraz i tak dalej, i wiadomo. Czy jakiś webster się trafi. Chwilę muszę. Bo mnie prąd znosi. Żebym za mocno pod cenie podpłynął. Czaczory takie. Będzie drzewo wystawało, a mamy wodę wyżej, a tu wystają krzaczory, to sobie odpłynę kawałek, tak? Jest dosyć duży prąd i mnie trochę znosi, ale będzie mniejsza woda, to będzie lepiej z prądem. Będzie spokojniejsza rzeka. Dobra, muszę sobie parę rzutów oddać. Śmieci płyną. Trawska trochę. Wasz. Ten deszczyk to też tak jakoś na razie nie ten. O! Co to było? Zielski. Muszę się upilować, żeby dosyć szybko znosi, wiecie. Tam pod krzaczory trzeba. Bo one siedzą pod drzewami. Mam takie siedzenie też do tego pontonu obrotowe, ale go zdjąłem, bo to jest dobre, jak jest silnik elektryczny. A teraz właśnie tak nas spływa, na spływanego przy wiosłach, to siedzenie trochę przeszkadza. Trochę za wysoko się siedzi, o. Ale ten pontonik kupiłem tak sobie, tylko tak, żeby właśnie do karpiowania przepłynąć na drugą stronę, wypłynąć zestawy, nie zanęcić taki, wiecie, z pontonów. Tak, trochę używać, bo leży nieużywany. Deszczyk pada, ale nie szkodzi. Dobrze, że chłodniej jest, 28 stopni, a muszę znowu przypłynąć, bo jak on jest wiosło za mocno.
ale dobrze się pływa. Po rzece, jak przy takim dużym stanie wody też, to jest dobrze. Nie ma co narzekać. Słońce świeci, deszcz pada, sumno przydęty się zakrada. Się zakraść nie może. Znowu się... Parę zestawów takich fajnych gum też na Sumora. Trzeba popróbować, chcę zmienić. Ciekawe, czy to się nie rozpada za mocno, bo to coś. To nie chcę badać. Muchy pak to nie jest. Ach kurwa, siedział. A! Siedzi gdzieś tu. Chujec. Nie za duży, ale siedział. Poszedł, aż by przykręcił powrót. Teraz jeszcze musi padać, najgorsze to jest to. A, dupa. Gdyby tylko nie padało za mocno, bo bym musiał tak to gdzieś może do brzegu się schować, wiecie? Ale branie było, aż ręce płotne, zatrzęsło. Teraz się musiało tutaj popadywać teraz. A miało nie padać jakiś może. Nie wiem. Wiaterek. Przygnał. No ale co zrobisz? Najwyżej się trochę zmoknie. Muszę zaraz telefon schować i. No zobaczymy. Czy będzie mocno padało, czy nie, bo coś widzę, że tutaj ładnie. Zaczyna się robić. Bluzę mam, ale co z tego? Dobra, panie, na razie, bo mi tu zaczyna padać. Jak widzicie, na wodzie. Mam tu bluzę. Nie wiem, na razie nie pada aż tak strasznie. No. Jak co, to do usłyszenia za chwilę. To jak widzi ta pany, zbieram strzęcior, bo tak, stamtąd ta chmura szła, jakoś tam nie wiem, ale co, stamtąd idzie, zbieram strzęciora, teraz przyjedzie południe koleżka, no i tyle, dzwoniłem, mówię, ty, nie dam rady, mówię, spłynąć tam, gdzie miałem spłynąć, bo no niestety, jak widzicie, pogoda, miało dzisiaj ogółem nie pada, jakiś przelotny deszcz, a tu siąpi, a to wszystko idzie w moją stronę, także, a ja płynę w tamtą, także, nie dam rady, mnie zmoczy całego, a już dobrze dosyć przepadał. Dobra, zwijam to i
i atakujemy do domu. Nic się nie udało złowić, ale następnym razem może coś się uda. Jak będzie szczęście, idę się ugolić. Tak.